Witajcie kochani. Dzisiaj jestem w przyczepie, jest pochmurno, ale ciepło. Następny projekt, który zaczynam właśnie, to jest dołożenie drugiego panelu i zwiększenie mocy. O tym wszystkim będę później mówił, a w tej chwili muszę go otworzyć na filmie, dlatego że w razie jakichś problemów to mam reklamację nagraną. Wszystko jest ok, żadnych stuknięć, niczego nie ma. Myślę, że elektronicznie też będzie działał. Drugi panel mógłbym dać też na tej wysokości przykręcić, lecz wymyśliłem coś takiego, że dołożę taki płaskownik i ten panel będzie o tyle wyżej od tego. Raz, że będzie i chłodzenie, ale także będę miał dojście. Czy go odkręcić, czy ten odkręcić? Tak, tamtą stronę już mam przyszykowaną. Teraz nawiercić muszę w tym sporniku jeszcze dwie dziury z drugiej strony i pomału będę to uszczelniał, ale uszczelniał będę nie po to, żeby coś ciekło, tylko żeby nie było drgań między jednym a drugim aluminium. Ok, mam to już zrobione, jeszcze tylko powiększę do rozmiaru. Super. Teraz tak, żeby nie było drgań i tarcia między płaszczyznami, nie dużo, ale dam troszeczkę. Dźwigamy panel na dach. Tak, tutaj nałożymy uszczelniacz taki. Muszę iść z drugiej strony, bo sam jestem.
Teraz tak jak widzicie, ten panel był pierwszy kładziony. Ten mam położony wyżej. A dlatego wyżej podałem te płaskowniki, żebym wszystko fajnie sobie pomontował. A przy okazji będzie jeszcze chłodzenie większe. Tu na środku, jak jeden, tak i drugi ma wsporniki, żeby panel nie trząsł się. Teraz muszę odłączyć ten panel, ale muszę zejść na dół, żeby plus odłączyć, żeby nie było żadnych zwarć. No i chcę zobaczyć, jaka jest wartość teraz jednego panelu, a później jaka będzie dwóch paneli. I tak, teraz ładuję panel, jeszcze się ładuje akumulator. Jest taka wartość 13,3. 18,3 V z panelu. 2,69 prąd ładowania amper. 2,7, 7,1. No dobra. No pokazuje, że jest 100% naładowane, ale zawsze tych procent troszkę brakuje. 13,3, 38 W, 7 amperogodzin. 31 stopni Celsjusza jest i OK. Idziemy odłączyć. Aha, jeszcze wyłączę ładowanie. Ładowanie się wyłączyło, jak widać. Tak, plus wyciągnąłem. Plus będę łączył do minusu, a więc będę łączył szeregowo. O. I to przejdzie przez cały panel i będę miał tu podłączone do plus, do plusa. O. I teraz tak, słuchajcie, dlaczego łączę szeregowo? Bo ja mam układ MPPT. I podłączenie szeregowe zwiększa mi napięcie, ale nie zmienia prądu. Prąd pozostaje nadal taki sam i ja teraz będę miał razem 350 W, czyli napięcie będzie zwiększone. A ze względu na wyższe napięcie i tak jak dzisiaj jest na przykład pochmurnie, nawet i w cieniu dwa panele wychwycą mi tyle, że będzie mi non-stop ładował akumulator. I to jest taka krótka historyjka. No i schodzimy na dół zobaczyć pomiary. No i tak, wartość wzrasta, jak widać. Lecimy dalej. Proszę, było 18,5, w tej chwili jest 35,7. Taka jest różnica. Teraz proszę, było 3 ampery niecałe, jest prawie 7 amper. Prąd ładowania 100% wtedy też pokazywało. To jest wartość akumulatora. Wzrasta już 13,7 i teraz jest 98 W pokazuje. Temperatura taka sama. A już jest 13,9. No i o to mi chodziło. Kochani, zrobiłem sobie kawkę po robocie. Założyłem panel, podłączyłem. I tak sobie myślę, nie zaszkodzi przypomnieć i powiedzieć o tym pierwszym panelu elastycznym, który był przyklejany do dachu. Nie polecam. W poprzednim filmie o wymianie panelu już wszystko mówiłem, to nie będę się teraz drugi raz powtarzał całkowicie, ale powiem, że dzwoniłem do innej firmy i też mówiłem, że mam problem z panelem i powiedzieli mi, że być może za dużo się przegrzał na słońcu. No ale ludzie, on ma
leżeć tam na dachu. Przecież ja nie mam go przykrywać chyba, nie? Przykrywać to jedynie mogę od, jakby, gdzie grat czy coś takiego, no różnie bywa, nie? No i panel tamten, to jest, jak on się nazywał? Aha, to był z firmy Solar Farm. To był panel holenderski, ale nie mówię, że holenderskie jest złe, dlatego, że znam panele też te w sztywnej ramie, takie jak ja montowałem, i bardzo dobrze się sprawują. Także na dzisiaj wam dziękuję, że byliście ze mną, żeście mi pomogli trochę, bo w zasadzie to dla was robię te filmy. Dzięki za łapki, za subskrypcję i trzymajcie się. Do zobaczenia.